mamy ogólnopolski program Nauka i Biznes. Dzisiaj mówimy o elektronie wędrowniczku. Będziemy podążać jego śladami, czyli będziemy zajmować się zjawiskami elektromagnetycznymi, efektami przepływu prądu, powiemy o pierwszych doświadczeniach z elektrozywaniem bursztynu, powiemy o współczesnych doświadczeniach także z wysokimi napięciami, o polach magnetycznych, wykorzystaniem zjawisk elektrycznych i magnetycznych związanych z silnikami. Także mamy o komputerowym aspekcie wykorzystania elektryczności. Urządzeniem pozwalającym na uzyskiwanie wędrujących elektronów, czyli odseparowanie tych plusów od minusów, czyli uzyskanie pewnej, nazywa się to różnica potencjałów, czyli napięcie. Jeżeli tu są plusy, tu minusy, to między tymi dwoma ciałami jest napięcie. Takim współczesnym urządzeniem jest generator Van de Graaffa, który mamy w miniaturowej wersji na stole. Jego działanie polega na tym, że na czaszy gromadzą się jedne ładunki, na drugim zacisku ładunki przeciwnego znaku. No i zaczniemy od piłeczki ping-pongowej. Mamy taki eksperyment z piłeczką ping-pongową na takim białym, okrągłym torze umieszczoną. Do niej przyłączone są do tego toru na przeciwległych końcach doprowadzone są przewody od generatora. No i robimy eksperyment. Proszę, co się będzie działo z piłeczką, jak uruchomimy generator? Zobaczcie, piłeczka porusza się po obwodzie, po karuzeli. Między tymi elektrodami ona ma przemian raz do jednej, raz do drugiej. Młodzież jest otwarta na eksperymenty. Po zakończeniu pokazów zawsze mają możliwość sami własnoręcznie je powtórzyć, wykonać. Jest dużo chętnych, dużo pytań. Fascynują się tym. Nazywam się Adam Buczek, jestem pracownikiem Wydziału Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej. Serdecznie dziękuję. Dziękuję.